Zdrowia. Czy można zarabiać spore, potężne pieniądze na biednych pacjentach? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No to jest takie pytanie. Ile lekarstwa powinny kosztować? Ile lekarstwa kosztują? Ile lekarstw nie ma na świecie, ilekolwiek by nie kosztowały. Victoria Gray, no to ona w Mississippi, młoda dziewczynka, ona niedawno miała operację, takie, no chorobę genetyczną, no i lekarze użyli takiego nowoczesnego, no można powiedzieć, leku, który zmienił genetycznie pewne rzeczy, no i dziewczyna zaczęła zdrowieć. No i są to duże osiągnięcia w ostatnim dziesięcioleciu, dwudziestoleciu, stuleciu, no szczególnie w stuleciu, ale teraz w Ameryce politycy, kongres zaczyna no pytać się, ile to ma kosztować, tak? No bo to są koszty z dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, miliony. I teraz na następne 10 lat, 10-20 lat, no to będzie się coraz bardziej to pojawiało. Ale jeżeli są takie przypadki, że powiedzmy zanikanie mięśni występuje, powiedzmy szczególnie u chłopców pomiędzy 4 a 8 lat, w wieku 12 lat oni już nie chodzą, żyją do 23, średnio 24 lat. Są to przypadki 1 na 5 tysięcy, 1 na 3 tysiące na społeczeństwo. Także to są bardzo, bardzo rzadkie sprawy. Sprawy genetyczne są, powiedzmy, ze stratą wzroku i tak dalej. No i teraz te różne takie poprawki, te genetyczne, no to mogą spowodować to, że pewni ludzie po prostu będą no, żyć dłużej, czy będą żyć lepiej, czy będą żyć inaczej. Także są pewne możliwości, szczególnie przy tej sztucznej inteligencji, przy komputerach, przy tej wiedzy takiej nabytej, można coś zrobić. Ale kongres jest coś takiego, akt, czyli prawo obniżania kosztów lekarstw. To się nazywa oficjalnie Lower Drug Cost Now Act, czyli teraz obniżamy koszty lekarstw. No i oni doszli do wniosku, że 250 najdroższych lekarstw w Ameryce, trzeba się im przyjrzeć i trzeba je obniżyć. No, z punktu widzenia, powiedzmy, urzędnika czy polityka, no to można powiedzieć, no tak, ktoś chce ileś tam pieniędzy, dlaczego nie sprzedaje za połowę ceny, albo za ćwierć ceny, albo dlaczego nie damy to, żeby zrobili w Chinach, czy w Indiach, czy w jakimś innym kraju za jedną setną ceny. No, to jest rozumowanie dosyć dziwaczne, no bo jak ktoś nie wymyślił koła, no to koła nie ma. Najważniejsze jest w tym, żeby wymyśleć to koło, no bo później zrobienie tego koła, jak już się wie, jak zrobić koło, no to jest pryszcz, tak? Polopirynę, aspirynę, tego rodzaju rzeczy, jak już wiadomo, co jest do czego, no to jest później łatwa sprawa. W Ameryce te badania medyczne, no to są, tak jak wszystko w zasadzie, napychane przez forsę. Forsa, ludzie inwestują, no jeżeli kiedy się uda, no to się po prostu ma się zysk z tego, ten proces inwestycyjny, to jest tak jak inwestowanie w jakieś, powiedzmy, fabryki samochodów, czy przerabiania piasku na jakiś silikon, no cokolwiek by się nie robiło, no to po prostu jest jakaś inwestycja. No, leczenie to jest taka sprawa niby moralna i ludzie podchodzą do tego z taką pewną dozą ostrożności, że leczenie, no to powinno być poza kasą. No tyle tylko, że poza kasą, no to trudno to zrobić, że jeżeli nie
nie będzie zwrotu, tak? Inwestorzy, którzy powiedzmy nie mają obiecanych nieprawdopodobnych zysków, no to nie będą inwestować. No a czym bardziej rzadka choroba, no to jest bardziej atrakcyjna z tego względu, że nie ma szansy na wyleczenie inaczej, no to z reguły się kończy śmiercią, no to ludzie są skłonni płacić. No i to jest taki w zasadzie walka. 15-20 lat temu, no to wszyscy w tym przemyśle farmaceutycznym, no to się robiło coś takiego, że jak to nazywają, to me too, czyli ja też, czy mnie też, czyli ktokolwiek robił jakieś tam lekarstwo, no to wszyscy się rzucali, no i zaczęli robić powiedzmy dziesiąte lekarstwo na ciśnienie, czy dwunaste na obniżające cholesterol. Także wszyscy chcieli robić to samo, no bo to było najprostsze, tak? No to się dzieje powiedzmy z telefonami, z komputerami. Najgorzej to ma ten, który wymyśli ten komputer i te podstawowe jakieś układy scalone. I ciężko pracuje, no a później przychodzi drugi, popatrzy się na wszystkie rzeczy, ma tam jakieś ogólne pojęcie, no i usprawnia. I ten, co znalazł ideę, wymyślił te okrągłe koło, to ciężko mu się nie udaje, a ten z tyłu już jak wiedział, że z koła można zrobić wóz, no to zarabia. Dlatego w Chinach pełno tych tanich, podrabianych iPhone'ów jest, no bo oni nie wymyślili tych ani komunikacji, ani tych układów scalonych, ani tranzystorów, nic z tego, tylko że robią to taniej. No i teraz jest pytanie, kto może produkować jakieś inne rzeczy. No i w tym czasie, właśnie 20 lat temu, kongres ukształtował Medicare część D, czyli Medicare, no to jest opieka medyczna na poziomie Waszyngtonu, na poziomie federalnym. No i oni powiedzieli, że w zasadzie to inwestycje można inwestować w firmy, które bardziej zaczną poszukiwać bardziej nowoczesnych lekarstw i na choroby, których nie ma rozwiązań. No i teraz, jak za bardzo to się zrobiło sukcesem, że otworzyli rynek, powiedzmy, no to teraz mówią ci sami kongresmeni, ci sami politycy, mówią uciąć głowę temu sukcesowi. No jest to takie kretyńskie, socjalistyczne myślenie, tak? Zobaczyli, że kontrola do niczego nie prowadzi, no to pozwolili na wolny rynek, no to teraz wolny rynek spowodował, że są dużo wszystkie takie terapie komórkowe, zarodkowe, genetyczne tego rodzaju, no to w ciągu ostatnich 5 lat to ilość tego się podwoiła. Te wszystkie terapie genetyczne, no i to osiągnęły 13 miliardów w zeszłym roku. Food and Drug Administration, czyli Ministerstwo Żywności i Lekarstw, no bo to oni się zajmują właśnie żywnością i lekarstwem, no to oni zaaprobowali, czy zgodzili się na zastosowanie 4 terapii genetycznych w ciągu ostatnich 3 lat, ale już 800 czeka. 800 jest, czeka, no nie tyle czeka, co jest w ośrodkach badawczo-rozwojowych, tych medycznych, no i z tych 800 za 5 lat, w 2025 roku, no to właśnie ten FDA będzie zezwalało mniej więcej 10-15 tych nowych terapii leczniczych będzie zezwalane. Także to jest nieprawdopodobne. Najwięcej no to jest, jak wiadomo, z rakiem, tak? Wszyscy mówią o raku, o raku, o raku. No i większość tych firm się właśnie rzuciło na zwalczanie raka. Od 1996 roku ilość lekarstw na do leczenia raka jest poczwórna, także 4 razy więcej, w sumie ponad
troszeczkę ponad 20 lat. No i te lekarstwa takie specjalistyczne, one nie są tanie. One nie są tanie, bo w zasadzie nie ma tak dużo pacjentów, no i nie ma tak dużo chętnych pacjentów. Z badań takich ogólnych, no to wygląda na to, że koszt trzymania, czy leczenia, czy całego tego procesu badawczo-rozwojowego dla jednego pacjenta to jest pomiędzy 500 tysięcy 700 albo nawet milion dolarów. Także 15 tych największych firm, które robią lekarstwa, no to w 2018 roku wydało 100 miliardów dolarów. To jest 30% ponad więcej niż 5 lat temu. Także terapia na genetyczna, czy leczenie raka może obniżyć koszty prędzej czy później. No, jest to dosyć normalne i każdy uważa, że leczenie powinno być tańsze. No ale te wszystkie lekarstwa mają też następny problem, no bo kosztują bardzo dużo, żeby je znaleźć, wynaleźć, doprowadzić do tego, żeby działały. Jeżeli będą jakieś obniżki ograniczenia co do zysków, no to tak jak już wspominałem, ludzie nie będą inwestować. No a druga sprawa to jest drugie lekarstwa, no bo to zawsze jest tak jak z tym wymyśleniem koła przychodzi drugi, no to w lekarstwach nie za bardzo to działa, no bo jeżeli przychodzi ten drugi, no to też już nie wie, czy im się uda to, czy im się uda te drugie lekarstwo, które teoretycznie może być lepsze, może być takie same, albo może być gorsze, tak? Jeżeli jest lepsze, no to faktycznie ktoś może wziąć to lepsze, ale jeżeli jest takie same, no to ludzie nie chcą próbować tego samego, no bo to już działa 5 lat, a to samo niby jest i nie jest. No a jak jest gorsze, no to wiadomo, nikt nie weźmie. No ale największy problem jest taki, że ludzie w zasadzie jest, więcej ludzi jest leczonych już tym powiedzmy pierwszym lekarstwem, także już nie ma tej ilości ludzi do badań klinicznych, no bo jak powiedzmy te pierwsze lekarstwo było badane, no to ludzie biorą jakieś takie ryzyko, mówią to jest jedyna szansa i to się odbywa. No i później już z czasem to te następne grupy, no to już one nie są na badaniach klinicznych, to po prostu uzyskują lekarstwa, no i nie ma więcej chętnych, żeby po prostu brali udział w badaniach klinicznych. No ta cena w sumie to trudna jest do obniżenia, no bo nie ma tego drugiego lekarza. No jest co FDA może zrobić? No FDA może jedynie zrobić, że mogłoby sugerować, że wszystko to, co te pierwsze firmy powiedzmy się nauczyły, no to można rozprzestrzeniać tą wiedzę medyczną, techniczną, biologiczną i tak dalej, no ale to też jest ingerencja powiedzmy państwa w wolny rynek, no bo co z tego, że wszystko jest tanie, jeżeli tego nie ma, tak? Jeżeli nikt się nie weźmie za rozwiązanie problemów, który dotyczy jeden na 10 tysięcy osób, czy jeden na tam na 100 tysięcy, no to bez tego, że będzie miał kasę, no to nikt tego nie zrobi. W państwach, gdzie powiedzmy jest państwowe lecznictwo, no to ludzie nie, doktorzy, lekarze, naukowcy nie bawią się w tego rodzaju rzeczy odkrywanie, no bo państwo ani nie daje na to funduszy, no a ludzie też nie są zainteresowani, no bo nie ma w tym kasy. Zdrowia,
subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo. Tu jest strzałeczka, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach, dzyń, dzyń. I do następnego codziennego filmiku.